Kolejnym naszym gościem jest Damian Matusiak, filar ofensywny zespołu Rekit Bekinzer. Damian, gratulacje, bo zgarnąłeś wszystkie możliwe indywidualne nagrody do zdobycia. Król strzelców, najlepszy asystent i siłą rzeczy zwycięstwo w klasyfikacji kanadyjskiej. Gratulacje. Jak się czujesz? Domyślam się, że zadowolony. No, zabrakło na pewno sukcesu drużynowego, tak? Ale piąte miejsce, nie jest źle. Słabo, według mnie słabo. Liczyliście na więcej? No nie byliśmy od początku w tym samym zestawieniu. Mi się wydaje, że to był właśnie klucz do sukcesu, czyli skład. Znaczy no na pewno podium było w waszym zasięgu. To, no na to pewno, można powiedzieć. Na pewno. To zatem jakie plany na przyszły sezon? Atak podium, a może nawet zwycięstwo? Będziemy walczyć na pewno o mistrza, zbierzemy jak najmocniejszą ekipę. No i spróbujemy walczyć. Tu na pewno najlepsze drużyny gorąco polecam, tak? Bo na pewno zdecydowanie byli najlepsi. To powiedziane, jak to się robi, że z taką łatwością zdobywa się bramki? 60 goli, fantastyczny wynik. To trzeba się z tym urodzić. Nie, no na pewno też drużyna, tak? No, mieliśmy naprawdę dobrych zawodników, graliśmy też drużynowo. No, czasami udało się coś indywidualnie, jeden na jeden ograć, tak? No, ale to jest też duży sukces drużyny, uważam. To myślę, że chłopcy zadowoleni, z pewnością, że o nich wspomniałeś. No, na to liczy. Damian, ostatnie pytanie. Oczy wszystkich zwrócone są na to, co się dzieje w Rosji. Czy ma swojego faworyta spośród tych drużyn, które zostały w stawce? Spośród tych drużyn, które zostały w stawce, chciałbym, żeby Chorwaci wygrali, bo... Nie da się ich nie lubić, prawda? Tak, jest. Tworzą kolektyw, drużyna bardzo dobra. Byłem za Hiszpanią i Brazylią, no ale nie wyszło niestety. No i oczywiście powiem Polska. Powiem ci, że ja taki obstawiałem finał, ale jak widać, na piłce się kompletnie nie znam. No szkoda. No to Damian, raz jeszcze gratulacje. Fantastyczna forma w twoim wykonaniu. I jeszcze raz, Damian Matusiak, król strzelców, najlepszy asystent i zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej. Gratulacje raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam, widzimy się za rok.